Dzisiaj przychodzę do was z relacją, która niewątpliwie zalicza się do najbardziej poruszających i najsmutniejszych historii, jakie kiedykolwiek przedstawiłam wam na tym kanale. Według mnie jest to opowieść pełna emocji i trudnych momentów, ale też taka, która powinna skłonić każdego z nas do refleksji, czy my, będąc sąsiadami albo znajomymi pewnych osób, podejmiemy w odpowiednim momencie takie decyzje, aby gdzieś zapobiec dalekosiężnym konsekwencjom, Opoczno. Miasto ukryte w sercu województwa łódzkiego. Na pierwszy rzut oka wydaje się być spokojną przystanią. Jednak nie dla każdego jest to miejsce spokojnego życia. Joanna i Tomasz, Małżeństwo z Opoczna, to przykład pary, która codziennie zmaga się z trudnościami, ale i z własnymi demonami. Joanna ma 31 lat. Jest kobietą o drobnej posturze, nieśmiałą i małomówną, wraz z sześć lat starszym mężem Tomaszem stawia czoła swojemu uzależnieniu. Oboje pochodzą z rodzin, gdzie problemy z piciem były na porządku dziennym, co niestety odcisnęło piętno na ich dorosłym życiu. Pomimo problemów, z którymi zmagali się jako dzieci, a później nastolatkowie, oni nadal kontynuują te same problemy. Ich walka z piciem jest niemałym wyzwaniem, mając na uwadze patologiczne środowiska, z których się wywodzą. Często nie zdają sobie sprawy, że każdy dzień powoduje to, że wpadają w coraz głębszy wir problemów. Joanna i Tomasz nie mają stałego zatrudnienia, a ich życie w dużej mierze zależne jest od zasiłków, które z trudem starczają na podstawowe potrzeby. Ich domu rzadko panuje porządek, a brak regularnych posiłków to codzienność. To środowisko, tak dalekie od stabilności i bezpieczeństwa, jest codziennością dla tej pary. Wydaje się jednak, że nic nie chcą z tym zrobić, ani kobieta, ani mężczyzna nie próbują poprawić swoich warunków, jak również nie chcą walczyć ze swoimi problemami. Rok 2009 przynosi Joannie i Tomaszowi z Opoczna nową rolę w życiu. Zostali rodzicami. Narodziny syna mogłyby stanowić punkt zwrotny ku lepszemu, jednak tak się nie stało. Co więcej, z czasem ich sytuacja uległa pogorszeniu, gdy zakrapiane imprezy stały się jeszcze częstszym elementem ich codzienności. Sąsiedzi nie mogąc dłużej tolerować sytuacji, w której kilkulatek wychowuje się w środowisku pełnym libacji i konfliktów, zdecydowali się działać. Alarmujące doniesienia o nocnych imprezach i nieodpowiedzialnym zachowaniu rodziców trafiły zarówno do miejskiego, gminnego ośrodka pomocy społecznej, jak i na policję. Opowieści sąsiadów o hałasie, kłótniach i nieustających imprezach w domu, w którym dorasta dziecko, rzuciły nowe światło na sytuację tej rodziny. Interwencje zewnętrzne stały się konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo i odpowiednie warunki do rozwoju jej najmłodszego członka. Niestety, te interwencje nie przyniosły oczekiwanego efektu. W związku z tym, 11 maja 2015 roku, Sąd Rejonowy w Opocznie podjął decyzję, która miała na zawsze zmienić życie małego Kacpra i jego rodziców Joanny i Tomasza. Ze względu na ich ciągłe problemy z piciem, które dominowały w życiu rodziny, Sąd zdecydował się na ograniczenie praw rodzicielskich obojgu rodzicom. Ta bolesna decyzja była wynikiem długotrwałej obserwacji i licznych interwencji, które miały miejsce w domu rodzinnym. W tym momencie najważniejsze było bezpieczeństwo i zdrowie chłopca. I tak też, w trybie interwencyjnym, sześciolatek trafił do pogotowia opiekuńczego miejsca, które miało zapewnić mu bezpieczeństwo i stabilność, których tak brakowało mu w domu rodzinnym. Decyzja sądu rejonowego w opocznie o ograniczeniu praw rodzicielskich Joanny i Tomasza stała się dla nich punktem zwrotnym, jak później się okaże, niestety tylko chwilowym, ale nie uprzedzajmy faktów. Z rozpaczeni utratą syna, który trafił do pogotowia opiekuńczego, para postanowiła zmienić swoje życie. Podjęcie przez nich działań w celu zmiany swojej sytuacji życiowej nie byłoby możliwe bez wsparcia asystenta rodziny z opieki społecznej. To dzięki niemu Joanna i Tomasz otrzymali szansę na nowy początek. Asystent nie tylko monitorował ich postępy, ale również oferował wsparcie i doradztwo. Mówił, jak mogą poradzić sobie z problemami. Przed małżeństwem zostały postawione dwa główne cele: przede wszystkim muszą przestać pić oraz znaleźć stabilne zatrudnienie. Tylko w taki sposób będą mogli odzyskać syna. Początkowe sukcesy w tych obszarach były promykami nadziei na lepszą przyszłość, praca nad sobą i odpowiedzialność, jaką zaczęli stopniowo przejawiać, zaowocowało pozytywnymi zmianami w ich życiu. Odzyskanie zaufania społeczności lokalnej i instytucji opiekuńczych nie było łatwe, ale determinacja i ciężka praca przyniosły efekty. Już we wrześniu, po kilku miesiącach intensywnego wsparcia i pracy nad sobą, chłopiec wrócił pod opiekę rodziców. Pomimo początkowego optymizmu i nadziei na lepszą przyszłość, szybko okazało się, że trudno wyrwać się z pewnych przyzwyczajeń. Chociaż chwilowe poprawy dawały nadzieję na stabilizację, to jednak szybko ujawniły się stare problemy pokazując jak trudna jest walka z długoletnimi nałogami i niekorzystnymi wzorcami zachowań. Kontynuacja kontroli ze strony opieki społecznej, w tym niezapowiedziane wizyty, miała na celu zapewnienie, że Kacper po tym powrocie znajdzie się w dobrym środowisku, gdzie z jednej strony będzie bezpieczny, gdzie rodzice będą o niego dbali jak i również dawali mu miłość. Niestety, te wizyty szybko ujawniły że może powrót chłopca do domu rodzinnego był błędem, dlatego że pomimo podjętych prób, Joanna i Tomasz nadal borykali się z odpowiedzialnym wykonywaniem obowiązków rodzicielskich. Ignorowanie podstawowych potrzeb dziecka, takie jak dbałość o jego zdrowie, szczególnie w sytuacji, gdy chłopiec miał gorączkę i potrzebował wizyty u lekarza, stanowiło poważne zaniepokojenie. Jednak na ten moment obyło się bez większych interwencji. Przede wszystkim dlatego, że Joanna znalazła pracę, a Tomasz zaczął chwytać się coraz częściej dorywczych zleceń. To wszystko wydawało się być krokiem w dobrym kierunku. Niestety, te pozytywne zmiany okazały się być tylko krótkotrwałą poprawą. Stare wzorce i brak stabilności finansowej nadal rzucały długie cienie na ich wysiłki, aby stworzyć zdrowe środowisko dla ich syna. Celowo tutaj mówię, że rzucały światło na wysiłki, dlatego że asystent rodziny będzie to podkreślał później w swoich zeznaniach. Rzeczywiście rodzice, przynajmniej na początku, kiedy już Kacper wrócił do domu, starali się, aby niczego nie brakowało, aby chociażby miał co zjeść. Ale bardzo szybko zarówno Joanna, jak i Tomasz powrócili do destrukcyjnych zachowań. I w lutym, w odpowiedzi na nasilające się problemy z piciem i awantury domowe, policja zakłada rodzinie niebieską kartę. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy w lipcu okazuje się, że Joanna jest ponownie w ciąży. Ta wiadomość staje się dla Tomasza impulsem do obietnicy zmiany. Decyduje się na odstawienie używek i rozpoczyna uczestnictwo w spotkaniach AA, jak i również zaczął regularnie chodzić do poradni uzależnień. Niestety, jego determinacja trwa jedynie kilka miesięcy. I jeszcze przed rozwiązaniem, Tomasz przerywa terapię i powraca do starych nawyków. Reakcja pracowników pomocy społecznej na tę sytuację jest natychmiastowa. W obliczu powrotu Tomasza do nałogu i zbliżającego się powiększenia rodziny, decydują się na ważny krok: czyli wysłanie go na przymusowe leczenie. Jest to środek ostateczny, mający na celu nie tylko pomóc Tomaszowi w walce z problemami, ale także mający na celu ochronić jego rodzinę przed skutkami jego zachowań. W marcu na świat przychodzi Patrycja. Wówczas para decyduje się na remont mieszkania, w którym są zameldowani. To mieszkanie, w którym są zameldowani, jest puścizną po babci. Aktualnie tam nie mieszkali, tylko przebywali w wynajętym lokum. Zapewne przyczyną takiego stanu rzeczy był fakt, że tamto mieszkanie po babci było bardzo zaniedbane. No ale, w związku z tym, że rodzina się powiększyła, Tomasz zdecydował się na remont, który pozwoliłby im na przeprowadzkę. Para nie miała pieniędzy. W końcu żyli praktycznie z samych zasiłków. Dlatego też mężczyzna postanowił wszystko robić własnymi rękoma. Nie znał się co prawda jakoś szczególnie na remontach, ale o pomoc poprosił dwóch kolegów. Z trudno stwierdzić, jakoby oni znali się na rzeczy, ale na pewno wszyscy w trójkę znali się na jednym – na piciu. Dlatego remont nie przebiegał tak gładko, jak planowano. Dni przekształcały się w tygodnie, a z pozornie prostych zadań wyłaniały się nieoczekiwane komplikacje. Błagan w lokalu stał się codziennością, a mieszkanie przestało przypominać w ogóle miejsce, w którym zaraz ma zamieszkać rodzina, a zamieniło się w malinę. W środę, 17 maja 2017 roku, pani Maria, która z ramienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej opiekuje się rodziną, spotyka się z Joanną. Kobieta wraz z trzymiesięczną córeczką, która spokojnie śpi w wózku, przekracza próg lokalnego ośrodka. Maria przyjmuje ich z ciepłym uśmiechem. Jej pytania są jak most łączący dwa światy. Wie z jednej strony jest bardzo profesjonalna, a z drugiej strony, poprzez swoje pytania, chce także dać nieco wsparcia kobiecie. Pyta z ludzką ciekawością, ile waży dziewczynka, jak często je. To pytania rutynowe, ale w ich tle kryje się coś więcej: troska i chęć wsparcia. Rozmowa zatacza szersze kręgi, docierając w końcu do tematu męża Joanny. Kobieta na pytania o Tomaszu odpowiada krótko, wszystko w porządku, choć te słowa mogą nieść za sobą wiele nieopowiedzianych historii. Ale pani Maria ma nadzieję, że naprawdę tak jest. W końcu remontują nieco większe mieszkanie, pójdą już na swoje. Wszystko zmierza w dobrym kierunku, ale niestety kobieta jeszcze nie zdawała sobie wówczas sprawy, co działo się w trakcie tego remontu. W poniedziałek. 22 maja 2017 roku Maria chce złożyć niezapowiedzianą wizytę rodzinie, ale nie zostaje nikogo w wynajmowanym mieszkaniu. Wówczas dzwoni do Asi, która mówi jej, że spaceruje z synkiem i córeczką. Te słowa uspokajają kobietę, która nie wie, że Joanna w tym momencie po prostu ją okłamała. Tymczasem nie jest na żadnym spacerze z dziećmi, ale siedzi w remontowanym mieszkaniu i od rana pije. Zresztą razem z Tomaszem są w ciągu od poprzedniej środy, czyli od tego poprzedniego spotkania z panią Marią. Nie mogą przestać. Cały czas siedzą w tym lokum, do którego mają się przeprowadzić. W tym mieszkaniu nie ma nawet toalety znajduje się ona tak naprawdę na zewnątrz i jest nie więcej niż prymitywnym otworem w podłodze, stanowiąc taki smutny symbol wszystkiego, co otacza rodzinę. Ale nie wydaje się, aby małżeństwu w ogóle to przeszkadzało. W końcu siedzą wokół śmieci, porozrzucanych brudnych ubrań, butelek, puszek. To wszystko tworzy krajobraz zaniedbania, gdzie brud i chaos są codziennymi towarzyszami życia. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że w takich warunkach, daleko od wzorcowych obrazów rodziny Sielanki, czas spędzają Patrycja i Kacper. Jest 23 maja 2017 roku, kolejnego dnia na wizytę do rodziny ponownie ma przyjść pani Maria. Jednak do tego spotkania już nie dojdzie, ponieważ we wtorek około godziny 20 brat Tomasza dzwoni na pogotowie. Wkrótce ratownicy przyjeżdżają na miejsce i w brudnym, zaniedbanym łóżeczku znajdują ciało Patrycji. Ratownicy nawet nie podejmują reanimacji, na to już dawno jest za późno. Na miejsce natychmiast zzywają policję, która zatrzymuje Joannę, będącą pod wpływem do takiego stopnia, że wydaje się, jakby w ogóle nie wiedziała, co się dzieje. Zatrzymują również szwagra. Ale w mieszkaniu nie ma Tomasza, dlatego funkcjonariusze bardzo szybko udają się na jego poszukiwania. Znajdują go niedaleko. Tak samo jak żona, jest kompletnie pijany. Cała trójka. Czyli Joanna, Tomasz oraz jego brat, zostaje umieszczona w izbie wytrzeźwień. Na zajutrz policjanci planują ich przesłuchać. A Kacper, który również był w tym mieszkaniu, był świadkiem tego wszystkiego, zostaje umieszczony w pogotowiu rodzinnym. Jeszcze tylko powie zaniepokojonemu lekarzowi pogotowia, że jego śniaki, które znajdują się na jego ciele, są wynikiem dostawania od ojca. I że on już dobrze wiedział, że od kilku godzin z Patrycją jest coś nie tak. Mówił mamie, że karmi jego siostrę, która jest cała sina i zimna, ale ona nie reagowała. Ośmiolatek zostaje przesłuchany, jednak ze względu na dobro chłopca nie zostały podane szczegółowe informacje. Wiadomo jedynie, że jego zeznania obciążyły rodziców. I już kolejnego dnia Tomasz usłyszał zarzut pozbawienia życia patrycji oraz nęcania się nad synem. Natomiast Joanna usłyszała zarzuty narażenia dzieci na niebezpieczeństwo utraty zdrowia. Mężczyzna wszystkiego się wypierał. Mówił, że tamtego dnia zostawił Patrycję pod opieką kacpra i nie wie co stało się podczas jego nieobecności. Jednak obrażenia Patrycji wskazywały na coś zupełnie innego. Ze względu na ich drastyczność, nie przytoczę Wam opisu, ale dla każdego zainteresowanego linki do artykułów, gdzie jest wszystko dokładnie opisane, zostawiam pod filmem. Badania wykazały, że była szansa na uratowanie Patrycji, ale nikt nie podjął się tego zadania, szczególnie Joanna, która przecież cały czas przebywała w mieszkaniu. W tym samym czasie wolała jednak patrzeć w telewizor, niż próbować pomóc. Kiedy tylko informacje o tym wydarzeniu rozniosły się po okolicy, to sąsiedzi zaczęli szykować się na lincz na mężczyźnie. Uważali, że powinien on ponieść taką samą karę: oko za oko, ząb za ząb. Szybkie aresztowanie mężczyzny powstrzymało ten samosąd. Wszyscy byli w szoku. Wiele osób nie mogło uwierzyć w to, co się stało. Większość chciała wierzyć w to, że może Tomaszowi córka wyśliznęła się po prostu z rąk. Niby wszyscy wiedzieli o problemach rodziny, ale myśleli, że to nie dotyka dzieci, że małżeństwo kocha swoje pociechy i dba o nie na swój sposób. W końcu cieszyli się z narodzin Patrycji. Zresztą Kasper miał również nie sprawiać wrażenia, jakoby był zaniedbany. Chodził do szkoły, odrabiał lekcje. Nikt nie przypuszczał, że pewnego dnia dojdzie do czegoś takiego pani Maria, która już od dłuższego czasu opiekowała się rodziną, również nie mogła w to uwierzyć. Nie wierzyła w to, że Tomasz celowo mógł coś zrobić. Przecież dobrze się opiekował córką. Na te słowa od razu zareagował jeden z dziennikarzy, który przytoczył jej słowa Kacpra, które obciążyły ojca. Jednak kobieta nadal nie była do tego przekonana. To znaczy Powiedziała tylko, że to są słowa dziecka. Nie muszą być one zgodne z prawdą, mogą być tylko wyobrażeniem. Ja przygotowując ten materiał, zastanawiałam się jeszcze, dlaczego rodzinę nie odwiedzono w tym remontowanym mieszkaniu, które było meliną i rzuciłoby całkowicie inne światło na opiekę małżeństwa nad dzieckiem, i udało mi się dotrzeć do wypowiedzi pani dyrektor z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, która powiedziała, że tamtego mieszkania po prostu nie mogli odwiedzać. Z jakiegoś powodu, niestety mi nieznanego, mogli przychodzić tylko do tego lokum, w którym rodzina mieszkała oficjalnie, a tam było wszystko w porządku: było czysto, było jedzenie, nie było żadnych butelek i puszek. A jednak okazało się, że małżeństwo prowadziło podwójne życie jedno oficjalne, w wynajmowanym mieszkaniu. Oficjalne, które było sprawdzane przez opiekę społeczną. I drugie, w mieszkaniu matki Tomasza, do którego znikali nawet na kilka dni w tygodniu. Wszystko wyglądało, jakby za wszelką cenę chcieli uszukać osoby, które chciały im pomóc wyjść z problemów. Bo na początku trzeba chcieć samemu sobie pomóc. Wkrótce rozpoczął się proces. Kasper przebywał wówczas w pogotowie opiekuńczym. Było jasne, że jeśli ktokolwiek z rodziców zostanie oczyszczony z podejrzeń, to prawdopodobnie będzie mógł wrócić do domu, co będzie całkowicie zgodne z prawem. Początkowo Tomaszowi groziło dożywocie, a Joannie od 3 do 5 lat więzienia. Jednak wkrótce sąd okręgowy zdecydował o zmianie kwalifikacji czynu na spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Za takie czyny oczywiście kary są znacznie niższe. I tym sposobem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim skazał Tomasza na 10 lat pozbawienia wolności, a Joannę za nieudzielenie pomocy. Tutaj również doszło do zmiany kwalifikacji czynu na 3,5 roku więzienia. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura wystąpiła do sądu o uzasadnienie wyroku i zapowiedziała apelację. Ja osobiście jestem szokowana tak niskim wyrokiem. Dla mnie nie ma tutaj żadnych czynników łagodzących. Jednak postarajmy się wyciągnąć wnioski z tego, co już się wydarzyło. Niech ta historia będzie przestrogą dla wszystkich, ukazującą, jak destrukcyjne mogą być skutki uzależnienia i braku odpowiedzialności. Niech to wszystko będzie przypomnieniem o konieczności też wsparcia dla tych, którzy walczą ze swoimi problemami. Oraz o znaczeniu systemu opieki społecznej, który musi skutecznie identyfikować i reagować na sytuacje, które mogą grozić najmłodszym i tym najbardziej bezbronnym. Dlaczego zwracam uwagę na to, że my, jako czasem osoby postronne, powinniśmy również reagować, czy też nawet, jeżeli są tam bliskie osoby, dawać wsparcie. Właśnie po to, że czasem system gdzieś nie zadziała, czasem ktoś oszuka system. Dlatego też pomagajmy takim ludziom, ale też reagujmy, aby nie dochodziło do takich sytuacji. Jeżeli chodzi o Joannę i Tomasza, tutaj chyba nikt nie mógł pomóc, ponieważ ta dwójka nie chciała pomóc przede wszystkim sobie i doprowadziła do ogromnej tragedii, a na to nie ma już żadnego usprawiedliwienia. Ta smutna opowieść pokazuje również, jak ważne jest, aby społeczność lokalna, sąsiedzi i instytucje były czujne oraz gotowe do interwencji, gdy ktokolwiek jest zagrożony. Nie można być obojętnym na sygnały wskazujące na problemy w rodzinie. Tutaj rzeczywiście sąsiedzi w pewnym zareagowali. Gdyby może Kacper został w tym pogotowiu opiekuńczym, nie doszłoby do późniejszych sytuacji. Pamiętajmy, że każde dziecko zasługuje na bezpieczne i stabilne środowisko do życia, w którym będzie miało szansę na zdrowy rozwój. Ale też opieka społeczna i system sądowniczy muszą działać w sposób, który zapewni ochronę najmłodszym przed skutkami niektórych zachowań dorosłych. Ta historia jest przestrogą. Ale też wezwaniem do refleksji nad systemem wsparcia społecznego, nad potrzebą budowania świadomości i edukacji na temat uzależnień, a także nad znaczeniem odpowiedzialnego rodzicielstwa. Musimy pamiętać, że za każdą taką historią stoją realni ludzie i że nasze działania, lub ich brak, mogą mieć nieodwracalne skutki. I to tyle, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Do usłyszenia.